Szanowni, dzisiaj na lekcji zajmowaliśmy się zastosowaniem prawa Pascala, czyli podnośnikiem hydraulicznym. Podnośnik hydrauliczny to takie właśnie urządzenie, jest wiele rodzajów podnośników, no ale między innymi to takie właśnie urządzenie, które tutaj widzicie na tym zdjęciu w warsztacie samochodowym. Tutaj samochód podjeżdża i jest podnoszony w górę. Pracownicy mogą zająć się na przykład wymianą opon, albo sprawdzaniem hamulców, albo no, mogą zajrzeć po prostu do tego pojazdu od spodu. No więc jak działa taki podnośnik? No, interesujące jest to, że wykorzystuje prawo Pascala. I chcę zwrócić tu waszą uwagę jeszcze na ten zbiornik z płynem hydraulicznym, który tutaj się znajduje. No, taki podnośnik, muszę się gdzieś przenieść tu może, taki podnośnik to jest nic innego jak dwa cylindry, które tutaj symbolizowane są przez dwie strzykawki. Jedna strzykawka o niewielkiej średnicy, o małym polu powierzchni tłoka i druga strzykawka o dużym polu powierzchni tłoka, taka gruba. Myśmy mieli tutaj strzykawkę taką do 60 ml, a tu do 550 nawet, taką strzykawkę monstrum. No i teraz, jeżeli ja wywieram siłę F1 na tłok tej strzykawki o małym przekroju, no to ponieważ te strzykawki są połączone tutaj wężykiem, u nas w tym wężyku i w strzykawkach było powietrze, w prawdziwych podnośnikach są specjalne płyny hydrauliczne, które są nieściśliwe, to zwiększa efektywność działania tego podnośnika. No to oczywiście wywieram dodatkowe ciśnienie zewnętrzne na to powietrze w strzykawce. No i sprawa Pascala, ponieważ te strzykawki są połączone wężykiem, o tyle samo wzrasta ciśnienie powietrza tutaj w tym prawym dużym cylindrze, grubym cylindrze. Tak, ja tutaj zaznaczyłem to ciśnienie delta, to jest zmiana, tak, żeby pokazać, że to jest dodatkowe ciśnienie, no bo oczywiście powietrze w naszym przypadku w tych strzykawkach też było pod jakimś ciśnieniem już od samego początku. No i teraz sprawa Pascala wynika, że powietrze, to dodatkowe ciśnienie w tej strzykawce jest takie samo jak dodatkowe ciśnienie w tej strzykawce, a ciśnienie to jest stosunek siły parcia do pola powierzchni. No, w związku z tym tu my przemy siłą F1 na powierzchnię S1, a tutaj powietrze prze na tłoko powierzchni F2, S2, przepraszam, siłą F2. No i łatwo jest rozwiązać tę równość i przekonać się, że F2 jest równe F1 pomnożonemu przez stosunek pól powierzchni tego dużego tłoka i tego małego tłoka. Innymi słowy, siła F2, z którą powietrze w dużej strzykawce działa na tłok, jest tyle razy większa od siły F1, którą naciskamy na tłok małej strzykawki, ile razy powierzchnia tłoka dużej strzykawki S2 jest większa od powierzchni S1 tłoka małej strzykawki. No, jak widać, pozwala to nam uzyskać tutaj dużą siłę F2, naciskając, jeżeli naciskamy na ten tłok w małym cylindrze, znacznie mniejszą siłą F1. No i mieliśmy tutaj takie podnośniki. To jest zdjęcie z zeszłego roku. Teraz wszyscy używaliśmy już tych wielkich strzykawek. To były te cylindry szerokie, a po drugiej stronie na dole wiszą te mniejsze strzykawki i to były te cylindry o mniejszym polu powierzchni tłoka. No i zmierzyliśmy pola powierzchni, średnicę tych tłoków. Średnica tłoka małej strzykawki to było 28 mm, średnica tłoka dużej strzykawki to było 68 mm. No, stosunek pól powierzchni, jak pamiętacie, jest proporcjonalny do
jest równy stosunkowi kwadratu rozmiarów liniowych. Specyfika pola powierzchni zależy jak kwadrat rozmiarów liniowych. No, jak to się obliczy, to okazuje się, że prawie 6 razy większą siłą działa powietrze tutaj na tłok w tej dużej strzykawce niż my na tłok w małej strzykawce. No i podnosiliśmy różne rzeczy. Tu akurat w zeszłym roku podnosiłem słownik Larousa z uczniami, a w tym roku to były litrowe butelki z wodą, albo 1,5-litrowe butelki z wodą, albo ten nasz odwieczny 2-kilogramowy ważnik. No i za każdym razem dużo łatwiej było podnieść go tym naciskając na tłok tej strzykawki, niż po prostu wziąć go do ręki i podnieść do góry.